Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Instalator Radzi, czyli Bry, jak mogę pomóc. Nazywam się Piotr Bryjak. Dzisiaj po raz drugi chciałbym Wam opowiedzieć o smoke sensorze. W tym odcinku opowiemy sobie, jak dodać smoke sensora do systemu, jak go skonfigurować. Opowiemy sobie także o właściwościach naszego systemu, o takiej fajnej funkcji związanej właśnie z reagowaniem systemu na ramki alarmowe. Co to są ramki alarmowe? No to jest właściwie taki mój, można powiedzieć, kolokwializm. Tak to sobie nazywam, żeby nie używać skomplikowanego słownictwa. System jest tak skonstruowany, że wszystkie urządzenia, które funkcjonują, może nie funkcjonować centralka z tego tytułu, że ta część domu, gdzie znajdowała się centralka, już spłonęła i nasza centralka nie działa, ale nasz czujnik dymu będzie zawsze działał, bo ma baterię. I w momencie, kiedy nasz czujnik dymu zacznie działać i wysyłać właśnie ramki alarmowe, to każde urządzenie, które żyje w sieci, zareaguje na to, co słyszy. Czyli jeżeli czujnik dymu wysyła ramkę, jest pożar, bo tak moglibyśmy to tak prosto opisowo sobie powiedzieć, to nasze moduły wyłączą urządzenia, te, które mogłyby powodować niebezpieczeństwo, chociażby zamknąć zawór dopływu gazu. Kolejne urządzenia mogą nam się włączyć, czyli oświetlenie, które nam pomoże wyjść z domu czy z budynku, może się włączyć. Inne urządzenia, światła chociażby, mogą zacząć migać. No i pytanie, co robimy z roletami? To jest bardzo często zadawane przeze mnie pytanie na szkoleniach. Większość odpowiada, że zamykamy. Niestety, otwieramy, bo najważniejsza jest droga ewakuacyjna, a nie odcięcie dopływu tlenu do budynku. I to są takie jakby podstawy wiedzy o działaniu sieci i interakcjach między urządzeniami. Najważniejsze, że te wszystkie ustawienia, o których mówię, robimy w firmware'ze urządzenia, czyli urządzenie bezpośrednio reaguje na to, jak zachowuje się w stosunku do tego, jak zaczyna odbierać ramki alarmowe o pożarze, o włamaniu, o gazie czy innych informacjach, które no, stwarzają niebezpieczeństwo. Ok, dodajmy sobie teraz nasz smoke sensor do systemu. W tym celu oczywiście otworzymy przeglądarkę, zalogujemy się do centralki, wybierzemy ustawienia urządzenia, dodaj urządzenie, czyli wybieramy niebieski plusik, urządzenie Z-Wave, rozpocznij dodawanie, klikamy trzy razy na nasze urządzenie. Poszło. Czekamy, aż nasze urządzenie doda się do naszej centralki. Wymieniane są właśnie teraz parametry między centralką a smoke sensorem. Urządzenie dodaje się już nam do centralki. Widzimy dodawanie kolejnych urządzeń. Urządzenie dodane, skonfigurowane. Jak zwykle robimy odśwież. Jak widzimy, dodał nam się czujnik dymu. Mamy trzy urządzenia. Smoke sensor, czyli czujnik dymu, detektor przegrzania i detektor temperatury, czy czujnik temperatury. Oczywiście opiszemy sobie ten czujnik. Dodamy go do właściwego pokoju. Załóżmy, że mamy nasz czujnik w salonie. Ups. I wejdźmy sobie w ustawienia naszego czujnika dymu. Po pierwsze, powiadomienia. Tutaj zaznaczymy sobie to, co jest nam potrzebne, czyli będzie nas powiadamiał o niskim poziomie materii raz emailem i pushem, o dymie raz na minutę, bo jest to ważne powiadomienie, i o pożarze też ważnym jest powiadomieniem. I co najważniejsze, zaznaczamy, jeżeli nie jest zaznaczone, że pushem krytycznym. Wejdźmy sobie teraz w parametry naszego urządzenia.
możemy tutaj wybrać sobie to, o czym mówiłem, poziom czułości zadziałania alarmu, czyli mamy wysoką czułość, średnią czułość i niską czułość i wiele innych powiadomień, natomiast to będzie nas najbardziej interesować. I drugim powiadomieniem, które będzie nas, a właściwie powiadomieniem, ustawieniem, które będzie nas interesować, jest interwał raportowania temperatury i histereza raportowania temperatury. Im chcemy, żeby ten czujnik temperatury był bardziej dokładny, tym tą histerezę bardziej zmniejszamy, ale też należy pamiętać, że szybciej zużywamy naszą baterię. I tak samo jest z interwałem raportowania temperatury. I na ten moment, jeżeli chodzi o smoke sensor, byłoby to wszystko. Natomiast chciałbym od Was przeczytać w komentarzach pod naszym filmem, co jeszcze byście chcieli dowiedzieć się o naszym smoke sensorze. Pozdrawiam, Piotr, hej!